Jeśli wykonujemy działania arytmetyczne, na przykład dodajemy 23 i 5, 23 dodać 5, to wszyscy wiemy, o co chodzi. 23 dodać 5 to 28. Możemy też obliczyć, ile to będzie 2 razy 7 lub 3 odjąć 4. Za każdym razem tutaj znamy liczby, potrafimy to policzyć. Ale co się stanie, jeśli napiszę na przykład x dodać 5? X jest tutaj zmienną. X to tak zwana zmienna. To jest wartość, która może się zmieniać w zależności od sytuacji. Jeśli teraz założę, że x jest równe 1, czyli dla x równego 1, to ta wartość wyrażenia ile wyniesie? X jest teraz 1, czyli to jest 1 dodać 5, zatem wartość wyrażenia będzie równa 6. Zapiszę, x jest teraz 1, czyli to jest 1 dodać 5, równa się 6. Jeśli na przykład x wynosiłby, dajmy na to minus 7, to teraz zamiast x wstawiłabym minus 7, czyli mam minus 7 dodać 5, to jest równe minus 2. Zmienna może przyjmować różne wartości, w zależności od rozwiązywanego problemu. Na przykład, jeśli płacisz za bułki i jedna bułka kosztuje 50 groszy, czyli pół złotego, to takie wyrażenie pół x będzie oznaczało kwotę, jaką zapłacisz za bułki. Jeśli kupisz jedną bułkę, to zapłacisz pół złotego dla jednej bułki. Jeśli kupisz trzy bułki, to zapłacisz 1,5 złotego dla trzech bułek. Czyli w zależności od ilości kupionych bułek, czyli w zależności od wartości tego x, możesz mieć inny wynik. X dodać 5, przepiszę ten przykład, x dodać 5, to tak zwane wyrażenie. W algebrze nazywamy to wyrażeniem. Wyrażenie. Wyrażeniem może być na przykład jeszcze 2y odjąć 7, y albo z dodać 4 i tak dalej, i tak dalej. Możemy mieć też równania. Napiszę równania. Równania. Mamy wyrażenia, mamy równania. Tu mówiliśmy o zmiennych. Zmienne. Równania. Równania to są wtedy, gdy coś się czemuś równa, najprościej mówiąc. Na przykład x dodać 3 równa się 1. Teraz możemy próbować obliczyć, ile będzie równy ten x. Równaniem jest także x dodać y dodać z równa się 5. Tu już nam trudniej byłoby obliczyć wartość, ale ja mogę Wam powiedzieć, że y będzie równy tutaj 3, a z będzie równe na przykład 2. Wtedy będziecie potrafili rozwiązać takie równanie, prawda? X zostanie dodać, zamiast y napiszemy trójkę, zamiast z napiszemy dwójkę, 3 dodać 2 to jest równe 5, czyli x dodać 5 równa się 5. Myślę, że już wiesz, ile jest równy x. X to po prostu w tym wypadku 0. A w tym przykładzie wiesz, ile wynosi x? X dodać 3 równa się 1. X w tym miejscu to minus 2. Nauczysz się rozwiązywać niedługo takie równania. Nie będzie to miało dla Ciebie żadnych tajemnic. Zapiszmy jeszcze kilka wyrażeń. Wyrażenia. Na przykład zapiszę takie wyrażenie. X do potęgi y. X do potęgi y. I teraz powiem Ci, że y jest równe 2, a ten x jest równy 5. Czy wiesz, jaka jest wartość tego wyrażenia dla tych zmiennych? Sprawdź. To będzie 5 do potęgi drugiej. 5 do potęgi drugiej. Przypominam, że to inaczej 5 razy 5, a to jest równe 25.
A gdybym powiedziała, że jednak x tu jest równy minus 2, a y 3, to jaka będzie wartość tego wyrażenia teraz dla tych zmiennych? Odkreślę. Teraz y jest równy 3, a x jest równy minus 2. Czyli zapiszę, to jest minus 2 do potęgi y, czyli do potęgi trzeciej. Minus 2 do potęgi trzeciej to jest minus 2 razy minus 2 razy minus 2. 2 razy 2 razy 2 to jest równe 8. I minus razy minus daje nam plus. Plus razy minus to minus. Mnożone przez siebie 3 minusy dadzą w wyniku minus. Myślę, że teraz już masz jakieś pojęcie o nazewnictwie. Mamy zmienne. Zmienne są zawarte w wyrażeniach, a z wyrażeń można tworzyć równania.